Uciekając w popłochu przed deszczem, dojechaliśmy do Gdańska, zrobiliśmy małe zakupy, no i pojechaliśmy dalej. Jesteśmy w tej chwili w Pępowie, słuchajcie, w muzeum Volkswagena. Jest tutaj bardzo, bardzo spora wystawa Volkswagenów. Jest to muzeum prywatne. Zaraz wejdę, pokażę Wam wszystkie fajne samochodziki. Zobaczycie, czy warto tu przyjechać, czy też nie. Tu na miejscu, z tego co widzę, są noclegi. Coś a la pole namiotowe, jakieś WC. Także właściciele przygotowani są bardzo dobrze na przyjmowanie turystów. Idziemy dalej. Jesteśmy w garażu numer 1 w Pępowie, w prywatnej kolekcji Volkswagenów. Przepiękne samochody. Jest tu kilka ciekawych samochodów do sprzedania. O, zobaczcie, Volkswagen Westfalia, to jest do sprzedania. O. Możecie sobie to kupić. Ten również jest do sprzedania. O. Takie piękne maszyny tu stoją. Passat B1, Golfik. I cztery piękne garbuski. Świetnie. Jak te pojazdy tu wjechały? Nie mam pojęcia. Idziemy dalej do kolejnych garaży. Tu jest wyjście. I zasuwamy sobie do kolejnych garażyków. W kolejnym garażu mamy ogóreczki. Zobaczcie. Przepiękne Volkswageny. Super. Tu Volkswagen Synchro 4x4. Pamiętam, zawsze marzyłem o takim. Zajrzymy do środka. Piękny. Tutaj podnoszony dach. Zajrzymy tu do samochodów. Troszkę. O. Tu jest kamperek. Zobaczcie, jakie wyposażenie jest. Stoliczki. Kuchenka. I tu na górze alkowa do spania z materacem na dwie osoby. Idziemy dalej do samochodu Zenka. Zenek i jego wóz. Zajrzymy do środeczka. Proszę bardzo. Gdzie mówisz, idziemy, ojciec? Super. Przejście z kabiny. Rewelacja. Kolejny Volkswagen. Pięknie wymalowany. Wycofam się, żeby go pokazać. Piękny. Rzut okiem jeszcze tu. O, jeszcze raz na te Volkswageny. I
zasuwamy dalej. Maszerujemy do kolejnego garażu. Garaż numer 3. Kabriolety. Volkswagen Porsche. Volkswagen 181 Kibelwagen. I przepiękny kabriolet. Piękny kabriolet, garbus. To widzę, że i Audi dochodzą, i trochę świeższych samochodów, które stoją tutaj. No i atakujemy garaż numer 4. Zobaczymy, co będzie w garażu numer 4. Tu widzę z Volkswagena zrobiona kafeteria. Piwo, ciasto, kawa, herbata. Można sobie kupić coś do picia, również zimnego. I wchodzimy do garażu numer 4. Cóż tu zastaniemy? Proszę. Volkswagen 4x4 Golf. Zwany Synchro Country. Volkswagen Adac, pomoc drogowa. To pewnie Jetta stara. Kolejny Synchro 4WD. Przepiękny. Super. I kolejny, pewnie wersja wojskowa Doka z lat 90. już. Doppelkabine Bundeswehra. Proszę bardzo. Jeszcze rzut na tego piękniaka. Tu z boczku też pokażemy wam tę Bundeswehrę. O. Jeden z najpopularniejszych w Polsce Passatów swego czasu. No i Passat B5. Klasyka gatunku. Tak to wszystko tu wygląda w Pępowie. I to już koniec. Cztery garaże obeszliśmy. Wychodzimy i lecimy dalej. Tam stoi nasz garaż na kółkach, nasz szałas i pędzimy do zamku w Łapalicach zobaczyć, co tam spotkamy.